Przed Państwem drużyna marzeń, jeśli chodzi o kandydatów do Senatu. To są najlepsze kandydatury z Paktu Senackiego, jakie wyłonili liderzy partii opozycyjnych, czyli Donald Tusk, Włodzimierz Czarzasty, Władysław Kosiniak-Kamysz, Szymon Hołownia. To jest drużyna osób, która przede wszystkim ma nastawienie proeuropejskie. Dzisiaj bardzo mocno posponowane są wartości europejskie, a wiemy doskonale, że formacje tutaj reprezentowane w Pakcie Senackim wprowadzały Polskę do Unii Europejskiej i jest wielką zasługą tych formacji, że dzisiaj jesteśmy w tym miejscu, w jakim jesteśmy. Jestem głęboko przekonany, że trójka kandydatów Paktu Senackiego zdobędzie doskonałe wyniki i zostanie senatorami. To, co się udało, o czym wspomniał pan senator Beniamin Godyla, to faktycznie pewnego rodzaju katalizator, jakim stał się Senat w ostatnich wyborach. I 30 dni było na to, żeby społeczeństwo mogło się dowiedzieć, jakiego rodzaju problemy na styku opozycja rządzący mogą ujrzeć światło dzienne. Dzisiaj nie mam żadnej wątpliwości, że dzisiejsza opozycja zdobędzie w Senacie ponownie większość, a stojący tutaj kandydaci będą tworzyć większość rządową, w co głęboko wierzę. Wiem też jedno, i byłem wielkim orędownikiem wspólnej listy sejmowej, wiem też jedno, że taka wspólna drużyna, która powstanie po wygranych wyborach, będzie złożona z kilku partii opozycyjnych dzisiaj tworzących Pakt Senacki. To się sprawdziło w Senacie, sprawdzi się też w Sejmie po wygranych wyborach przez opozycję.